Flavio, to była twoja czwarta bramka w tym sezonie. Widzieliśmy, że komuś ją zadedykowałeś. Zdradzisz komu? Dzisiaj są urodziny mojego wujka, który niestety choruje na raka. Mam nadzieję, że w następnym meczu z Zagłębiem Lubin także strzelę gola i będę znów mógł go zadedykować wujkowi. Jutro razem z bratem wybieramy się do niego w odwiedziny. Przeżywa trudny czas, walcząc ze straszną chorobą. Dlatego wspieramy go razem z Marko, jak tylko możemy. Wróćmy jeszcze do meczu. W pierwszej połowie zagraliście niezłe spotkanie, po przerwie już nieco bardziej zachowawczo. Ale domyślam się, że skupiliście się przede wszystkim na obronie korzystnego rezultatu. Na tym też polega futbol. Prowadziliśmy 2-0 do przerwy i w drugiej połowie rzeczywiście skupiliśmy się na działaniach defensywnych. Ale przecież nawet największe kluby czasami tak robią. Nie zawsze trzeba tylko atakować, czasem trzeba także się bronić. Ruch grał wysokim pressingiem, dlatego więcej uwagi musieliśmy poświęcić defensywie. Najważniejsze były w tym meczu 3 punkty. Jesteśmy w czołowej ósemce i teraz możemy myśleć o czymś więcej. No właśnie, mamy 3 punkty straty do 3. miejsca w tabeli. Jakie są plany Lechii na występy w grupie mistrzowskiej? Ja chcę mierzyć jak najwyżej, czyli w miejsce, które pozwoli nam zagrać w europejskich pucharach. Jestem pewien, że nas na to stać. Mamy naprawdę dobrą drużynę, którą stać na bardzo wiele. Jeżeli dobrze wykonamy swoją pracę i będziemy wierzyć w jej powodzenie, to z pewnością będziemy się liczyć w walce o europejskie puchary do samego końca.